Jest, elegancko, Maserati. Patrz, ile typa! Po lewej stronie na mapie. Jedziemy do nich. Jesteście gotowi na wyszukiwanie meczu? Jesteście gotowi? Wyszukamy sobie dwa razy, więc osoby, które dopiero odpalają grę, będą miały możliwość dołączenia drugi raz. I uwaga, przygotujcie się. Odliczam od 10 na 0. Odpalamy wyszukiwanie meczu. Gotowi? Tak, jest trochę z opóźnieniem, bo live zawsze jest z delikatnym opóźnieniem. To jak ja mówię na przykład 4, to możecie już wtedy kliknąć wyszukiwanie. Bo ja w tym momencie kliknę. Mniej więcej, nie? Dobra, odliczam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I szukamy mecza. Ja proponuję spotkać się na wulkanie. I słuchajcie, opanujemy mecz eliminatora. Możecie być tego pewni. Już tutaj jest nas dużo, nie? O, wywaliło nas już z konwoju. Dołączamy do sesji. Dobra. Ciekawe, ile osób dołączy. Pamiętajcie, że naraz można widzieć tylko 12 samochodów. Ale tak naprawdę w jednym miejscu może być więcej jak 12 osób. Chodźmy koło tego dużego talerza. Tam się zespawnujemy. W sumie mogłem wam to od razu powiedzieć, ale znajdziemy się. A i pamiętajcie, żeby nie trąbić, dokładnie. Tu chodzi o to, żeby zrobić zlot, a nie o to, żeby się wyzywać na pojedynek. Potem możemy się wyzwać na pojedynek, możemy szaleć, ale największa frajda jest wtedy, jak szukamy innych graczy. No jest tak... O, co to było? Jest taki min... O! Ej! Okej! Okay. Ty... O! Ty, jak ja to zrobiłem? Ej, muszę tu się częściej spawnować, ziomek. Byłem na talerzu. Nie trąbić. Wyłączcie sobie w ogóle... Wylejcie cały olej z trąbika. I z kierunkowskazów też. Spuśćcie olej z trąbika, żeby wam nie trąbił przypadkowo. Już tu jedna osoba jest. Ja myślę, że... Ile jest osób? 42 osoby jest na całej sesji. Czekaj, bo ja pojadę tam do ciebie. Mam nadzieję, że to mój ziomeczek jest. Mnie nie wyzwał na pojedynek. Dobra, to jest Mati, siemaneczko. Nie trąb, bo będzie przypał. Widzę następnego, okej. Okay. Dwóch następnych widzę. Nie trąbcie, kurde! Widaron, siemaneczko, Widaron. Kubon wbił. Ej, jest następny, kurde! Chyba się udało, działa! Nie trąbcie, bo będzie przypał. Zabieramy oczywiście wszystkie dropy, jakie nam się pojawią na mapie. Jest następna osoba. Widzę gdzieś tutaj na minimapce. Pokaż ty. Aha. Tutaj mamy dwie osoby, dwie zostały gdzieś tam z tyłu. Jedziemy sobie gdzieś tu do góry. Ty, kto tam? Pod górkę ktoś podjeżdża, czy jak? Wyobraźcie sobie spotkać, jak my spotkamy jakiegoś randoma, to jest najlepsze, co może być na takich zlotach. Bo on wtedy kompletnie nie ma pojęcia, co się dzieje. A on się tam ściga, chce wygrać jakieś tam złote kalesony, a my robimy tutaj zlot. To jest najlepszy sposób na robienie zlotów w Wordzie, bo nie muszę waszych ników przepisywać i dodawać was do gry. Dla mnie to jest najlepsze, najszybszy zlot. No ale niestety nie mamy tutaj furek swoich, nie? To nie to samo. Dobra, ej, nie ma żadnego dropa. Jadą tam ziomeczki. To dawaj, nie tu chciałem pojechać. Tutaj jest taki zjazd. Ja proponuję, żebyśmy zjechali z niego wszyscy razem. Tu się mega szybko jedzie tymi samochodami. Oddalę sobie kamerkę, żeby was lepiej widzieć. O. I tutaj z góry. Jesteście gotowi? O, jest kurde drop. Ale olać tego dropa. Na samym dole też jakieś będą. Jedziemy. Let's go. Jadą wariaty. O, żeż ty. Rozbiłem się. Patrz, jak poszli. Teraz powinienem wycofać i już byście za Chiny tu nie podjechali do mnie. Tym gratem małym. Jadę do was, spokojnie.
Chciałem tylko zobaczyć, jak sobie radzicie przy tym zjeździe. Patrzcie, jak ich widać tam z daleka, takie małe jajka. Ale fajnie to wyglądało. Ty, tutaj jakiś random jechał. Zaraz spotkamy jakiś randomowy graczy, będzie beka. Będzie beka, mówię wam. Bo czasami jest tak, że ci gracze kapią się, o co chodzi, i nie wyzywają cię na pojedynek. I uczestniczą z sobą w zlocie. To jest, kurde, wtedy najlepsze. Dobra, szukamy, jedziemy gdzieś. Czekaj, bo widzę, że ten zlot żyje własnym życiem. Pojechali chłopacy gdzieś tam. Czegoś szukają. Znaczy tak, zasada jest jedna. Trzymamy się razem, ale jak zdarzy się jakiś drop, to go zabieramy. Są wszyscy, nie trąbić. O, jest dropik! Tutaj, zapraszamy, zapraszamy, chłopaki. Co to jest tym razem? Escort. Może być. A czekaj, bo ktoś tutaj jedzie. Chyba nikt od nas. Patrz, patrz, patrz. To jest jakiś random chyba. Ten gościu tam. Ty! Ktoś tu... Aha, bo samochód zabiera, okej. Okay. Ty patrz, 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 patrz. Patrz, co się dzieje. To jest jakiś random chyba. Nie, to... Co to? Wyzwał się na pojedynek? A co on robi? Kacpi chyba jest od nas. Nie, no pojechał gdzieś. Ścigają się, kurde. Dobrze, że na mnie nie trafiło, ty. Strefa mnie goni. My jesteśmy chyba w strefie. Pokaż mapkę, tak. Szukamy jakiegoś tutaj. Chodźcie, tutaj sobie gdzieś pojedzie. O kurde, tutaj już dropik wszedł ładnie. Dobrze. Tutaj coś jest po prawej stronie? Nie ma. Tu nic nie ma. Dobrze, to jedziemy sobie dalej. Jak tam, trzymacie się? Trzymamy się, na razie wszyscy goli i weseli jedziemy na biało. Tak naprawdę, jak jest nas tak dużo w jednym miejscu, to... O, patrzcie, ile dropów jest, zabieramy wszystkie, super. Jak jest nas tak dużo w jednym miejscu, to jakby nas też chroni przed innymi graczami. Bo inni mogą nas w ogóle nie zobaczyć, nie? Ej, tu jest dużo dropów. Dobra, robimy rozproszenie i spotykamy się w miasteczku za chwilę, ok? Zbieramy sobie dropy. O, spotkajmy się w miasteczku przy tej miejscówce, co przed chwilą sobie robiliśmy foty. I spotykamy się tam z nowymi furami. Robimy zlot. Szkoda, że tu zdjęć nie można robić, nie? Jest Volvo, proszę, weźcie sobie, jak chcecie Volvo. O kurde, tam ktoś zabiera furę. Ty, ej, to chyba jest random. Kurde, Ferrari! Siódmy poziom. O nie, żeby mnie nie wyzwał tylko, bo będzie trochę słabo. Dobra, wyzwał mnie. Ja już chyba kończę. Ej, patrz jak blisko, 2 km. Ale wiesz co, ja jadę. Zobaczymy, co się stanie. To nie jest nikt, to jest jakiś random. Kurde, ale poszedł. Ja pierniczę. Akurat się taki trafił, nie? Nie, no będzie ciężko siódmy poziom dogonić. To jednak siódmy poziom, ale jadę. Zobaczymy, co się stanie. Tutaj gdzieś nagle odbił w prawo. O, dziękuję bardzo. To mi się przyda, taki boost. To mi się, kurde, przyda. Dzięki, dzięki. Ty, bo my jeszcze go ogramy. Czemu on tak pojechał dziwacznie? O, ja chyba wiem, dlaczego on tak pojechał. A jednak nie wiem. Czekaj. Aha, okej. Okay. Ooo, wtopiło nas. Tak, on omijał te kamienie tutaj. To był jakiś pros. On dobrze zna mapkę. On tu omijał, żeby nie wjechać w to dziadostwo tutaj. Aj. Musimy zrobić kolejny zlot. Niestety, ktoś mnie zaatakował. Aj. Gotowi? Są dwie piłki plażowe, które można odbijać. O, okej. Gdzie ja jestem w ogóle? No właśnie, tu nie ma takiego charakterystycznego miejsca, że wiesz, powiem, o, spotykamy się przy kościele i każdy wie, gdzie kościół jest, no nie? Jest tutaj jakiś taki kościół, ale on wygląda jak każdy inny budynek właściwie. No w tym mieście. O kurde, tego nie da się rozwalić? Hmm. 50 osób jest, wow!
To jest sporo, jak na eliminatora. No, to musiało teraz więcej osób od nas wbić, jestem tego pewny. Bo mało kiedy mam tak po 50 osób w piątce w Forza Horizon 5, a teraz jest. Dobra, szukamy się tutaj. Jak będziemy gdzieś w pobliżu siebie, to wiecie, pojawią się te wskaźniki obok, nie? Znaczy na mapce. Dobra, tutaj widzę, że jakiś drop jest, nawet przez budynki. Nigdy stąd dropa nie brałem. Jest Audi. Okej, ja już mam Audicę. Gdzieś musimy się skitrać. O. Siema, Grzecho. O, widzę tam paru ziomeczków. Spotkajmy się. Jestem na autostradzie. Uuu, to daleko. Próbuję do... tutaj... Właśnie w mieście jest chyba najgorzej zlot robić, bo tu jest tyle różnych dróg i kilka poziomów. Możesz na przykład pojechać tak, że będziesz gdzieś tam pod ziemią jechał, nie? Ale widzę, że tam dwóch jedzie obok siebie. Jadę do nich zobaczyć. I się nie wyzywają na pojedynek, więc to chyba jest ktoś od nas. Nie ma aż tak dziwny. Tak. Są ziomeczki. O, już macie jakieś tam samochody. Siemo, Chlebciu i Mati, siemaneczko. Tam widzę, że kolejna osoba dojeżdża. Właśnie, bo my znikamy z mapy, jak się nie ruszamy. Jest, elegancko, Maserati. Patrz, ile typa! Po lewej stronie na mapie. Jedziemy do nich. Wow! Patrz na to. Różowo. Jedziemy się przegrupować, ale że wy się w ogóle poznajecie i nie wyzywacie na pojedynek, to ja nie wiem, jak wy to robicie, bo ja mam, wiecie, ja mam znany nick, nie? Ale jak wy to robicie? Znaczy, w ogóle zasada jest taka, nie wyzywamy się na pojedynek, nie? Ale no, ciężko się rozpoznać, wiesz, bo każdy z was ma inny nick, nie? Mało tego, za każdym razem, jak zaczynamy ten zlot, to wbijają inne osoby. Bo jest, też to jest trochę taka loteria, nie? Dobra, motorek, wyznaczam cię na kierującego tym zlotem. Prowadź, prowadź nas do dropów, żebyśmy byli najlepszą ekipą na tym zlocie i wszystkich pokonali innych graczy na tej mapie. Motorek, prowadź nas, prowadź, masz dobrą furę. Spróbujemy nadążyć za tobą. Jedziemy, jedziemy za motorkiem. Jaki fajny nickname. O, widzę tam kolejną osobę gdzieś. Jest tu nas dużo. Nie wiem, czy nie jest sześć. Więcej jak sześć osób chyba. Ekstra. Biorę przeciwników na siebie? Okej. Ale zlot. Ty, tam jest na górze jeszcze jedna osoba do nas dołączy, widzę. Ej, giga to wygląda. Zobaczcie na minimapkę. Przejmujemy tego eliminatora. Karbusy mają najgorzej, nimi się ciężko jeździ na początku, co? Jedzie motorek. Szukamy dropów. Ja już nie będę brał dropów, ale wybierzcie sobie. Tutaj mamy jeden. Oj, ktoś tam sprzeciwka jedzie, ale to chyba od nas. Chyba ktoś od nas. Bardzo bym chciał spotkać jakiegoś randoma. Tak, od nas. Nikt normalny w tym momencie nie miałby garbusa, nie? Tylko my. Jedziemy dalej. Chowany w mieście. Ty, chowany w mieście. W tym trybie to ma dużo sensu. Tylko wiesz, jak się strefa skończy, to kogoś zjemy, nie? Trochę słabo by było. O, są dropy. Dobra, jedziemy. Jedziemy oczywiście wszyscy razem, osłaniamy się, jeśli się da. Jak będziemy mieli szybkie fury, to się możemy poosłaniać, e? Gra zespołowa. Tak mniej więcej musimy zapamiętać, kto ma jaki nickname. I potem jak ktoś inny wyzwie na pojedynek, to musimy tą osobę, która wyzwała, zniszczyć, nie? Wiesz,
spychamy do rowu, gdzieś tam blokujemy drogę i tak dalej. Jeśli się da oczywiście, bo na razie mamy słabe furki. Ciężko będzie się podzielić, ale patrz na mapkę. No, ten zlot jest mocniejszy. Ten zlot jest już mocniejszy, zobacz. Wow. Ja wyłączyłem nazwy graczy? A, że ja mam wyłączyć nazwy graczy, okej, dobra, czaję, o co chodzi. Wiem, chodzi ci o to, żeby udawać ruchu. Ej, ktoś tam kogoś zaatakował! Jedziemy, jedziemy! Czekaj, zaatakowali się! Ktoś z naszych oberwał! Jadę ratować nasze kurcze, nie wiem czy my się... Czy my z lotu nie rozwalimy przez to? Czekaj, ktoś z naszych chyba oberwał. Został zastrzelony. Jadę mu pomóc, a nie wiem czy ich dogonię, bo pojechali, wow. Chyba, że to nie było od nas. Bo też tak może być, że jakieś randomy po prostu przejechały, nie? No nie wiem, nie wiem. Czekaj, to od nas ktoś? O nie! To nie od nas! Fuck! Dobra, blokujemy go! Chłopaki sprzeciwka! Siódmy poziom! Do ataku! Bo przegram! O nie! Nie mamy siódmego poziomu! On nas rozwali! O nie! O, czekaj! Ktoś tam na czołówę chyba jechał? O nie! Ciężko, ciężko będzie go dogonić! Kurde! Jeszcze miał takiego wilka jako klakson! Szlak by go trafił! Ale pewnie też się zastanawiał, co tu tyle tych graczy jest, nie? Ach! Nie udało się, no. Ciężko jest tak... O, czekaj, czekaj, bo coś on tutaj dziwnie pojechał. A, no tak, bo gdzieś tam chyba na dół. Dobrze to zrobił, skubaniec. Też jakiś pros jest. Dobrze ogarnął teren. Tamten poprzedni gościu, co miał tą ferrarkę i mnie rozwalił. No to też dobrze zrobił. Też tak pojechał, ominął te takie kamienie i tak dalej. Wyzwał mnie siódmy poziom, no mnie też właśnie, chciałem cię osłonić. Ale nie wyszło. Tak, no chciałem dobrze, no. Nie wiem czy udałoby się, wiesz, garbusami pokonać takiego gościa z siódmego poziomu, bo nie ma jak go dogonić, nie ma jak go zablokować, nie? Ciężka sprawa, ciężka sprawa.